Witam, prawda? Witam, prawda? Wszystkie płomienie zapalone w rurach. Możemy przejść do następnego obszaru. Sprytnie to ukrył. Jakiś nowy gracz właśnie podbiegł tutaj. Będzie robić tą zagadkę z płomieniami, może też spadnie jak ty. Sprytnie to uknął z tymi przepaściami, trzeba mu przyznać. Darkness falls. This only gets better as we go along. Nie boimy się ciemności. Potwory są? Są, można bić. Nie, zniknęły. Ja chyba nie, tu chyba. Dobrze, że przepaści nie dali jeszcze. To by dopiero było. Come on, we're almost there. Znajdź drogę. A one-way door. Looks like we can only go forward from here. I hope the others are all right. Idźmy za nią. Jak coś, to ona pierwsza zginie. There has to be a way to get out of here. Wait a moment. Something bad is about to happen. Sometimes I hate it when I'm right. Here they come. Nie bój się, co ty, nie walczyłaś jeszcze? Na 27 poziomie. No tam jest, drzwi są. No tam są. Jakieś. Nieskończone schody. A my to stąd nie przyszliśmy. A gdzie Caldwell? Jest. I knew I'd find them here. Interesting. I've never been to this area before, but it's breathtaking. Caldwell, your mastery of portals does you proud. Caldwell takes. Trzeba czasu, żeby przywyknąć do Caldwella, ale muszę przyznać, że to zdumiewający jegomość. On. Zaraz, co się stało? Gdzie reszta twojej drużyny? Zamknęły się za nami drzwi, tylko ja i Gabriel tu dotarliśmy. Cóż, pozostali muszą na razie sami o siebie zadbać. Wkrótce wyślę Caldwella, żeby ich odnalazł. Swoją drogą na zewnątrz sprawy wyglądają nieciekawie. Straciliśmy sporo wspaniałych mężczyzn i kobiet, a bitwa jest jeszcze daleko od rozstrzygnięcia. Co się stało? Nawet bez swojego portalu Malakbal ma możliwość rzucania na nas nieograniczonych sił. Utrzymujemy się, ale z trudem. Wygrana nie jest jednak naszym celem. Musimy jedynie przetrwać na tyle długo, by ktoś dotarł do planarnego wiru.
Zakończmy to. Portal, który prowadzi do planarnego wieru, jest tuż za zakrętem. Malakbal nie pozwoli ci jednak tak po prostu do niego podejść. Zrobi wszystko, co w jego mocy, by cię powstrzymać. Zapewnię ci tyle pomocy, ile zdołam. I jak zwykle, będzie to znacząca ilość, a teraz ruszaj. Idę. Nie zwlekam. Niedźwiedź? Niedźwiedź jest. No, teraz mamy pomoc tych elfów, chyba, nie? Cieni. Jep. Oni byli w tych lasach, jak szliśmy po tego króla. No, no. Kurwa, gracz tam zajebał chyba tego strażnika. Ale on jest chyba fabularny, więc on się zrespi, jak podejdziemy. Leci. Tektor nieubłagany. Sprawiłeś się lepiej niż oczekiwałam, nawet w obliczu bezlitosnego niebezpieczeństwa i najgorszych potworności, jakie kryje otchłań. Jestem pod wrażeniem. Co ty tu robisz? Podobnie jak ty, przybyłam, żeby to zakończyć. Dzięki staraniom waszej armii dotarłeś tutaj tak daleko bez przyciągania uwagi Malakbala. Ja używam podobnych dywersji, żeby bez przeszkód podróżować przez ten nieprzyjazny wymiar. Jesteś kimś więcej niż zwykłą strażniczką włości, prawda? Myślę dalej, w końcu rozwiążesz tę zagadkę. Trzeba działać dalej, jeśli chcemy uratować twój świat. Żeby powstrzymać zjednanie światów, musisz wejść w oko cyklonu. Planarny wir można zniszczyć tylko od środka. Co muszę zrobić? Musisz wejść do planarnego wiru, miejsca splotu czasu i przestrzeni, gdzie Nirn i mroźny Azyl mieszają się i stapiają w jedno. Zniszcz mroczne kotwice w jego wnętrzu, uwolnij moc światła Meridi w centralnym punkcie zjednania światów i rozprosz ten wir. To brzmi jak wyprawa w jedną stronę. Życie jednego nieistotnego śmiertelnika za uratowanie całego świata to niewielkie poświęcenie. Jeśli ci się powiedzie, rozbłysk uwolnionego światła pochłonie wir i przerwie zjednanie światów. Nirn będzie uratowany. Dlaczego nie pomogłaś nam wcześniej? Byłam z tobą na każdym kroku tej drogi, zapewniłam bezpieczne schronienie w mroźnym Azylu, przekazałam ci wiedzę o światłach Meridii. Potrzebowałam zastępcy, który by działał w moim imieniu. Nie chciałam ryzykować ujawnienia mojej prawdziwej natury mrocznemu księciu. Wykorzystałaś mnie? Wykorzystałam? Oczywiście, że cię wykorzystałam, ale od początku wiedziałaś, jaka jest stawka i co trzeba zrobić, żeby uratować twój świat. Każdą decyzję podjąłeś sam. Po prostu wyszło na to, że twoje wybory odpowiadają moim potrzebom. Żegnaj. A więc niech się stanie.
Dark Prince will need stronger chains than that to stop me. Come, we have things to discuss. You seem surprised. Wydajesz się zdziwiony, śmiertelniku. Nie miałeś podejrzeń co do mojej prawdziwej tożsamości? Dlaczego udawałeś, że jesteś strażniczką włości? Nie udawałam, śmiertelniku. Jestem strażniczką włości. Ukryłam jedynie fakt, że jestem też dedrycznym księciem. Moje plany były przygotowywane od dawna. Gdybym ujawniła się zbyt wcześnie, mogłabym wszystko zrujnować. Dlaczego wielka Meridia potrzebuje mojej pomocy? Nie bacz się kwestionować moich motywów. Starczy rzec, że potrzebowałam asysty śmiertelnika do zniszczenia wiru i zatrzymania zjednania światów. Zrobię, co trzeba, by uratować mój świat. Wy, śmiertelnicy, cenicie życie tylko dlatego, że się kończy. Uwierz bogowi, nigdy się nie dowiecie, jakie macie szczęście. Twoi sojusznicy przybyli. Porozmawiaj z nimi, zanim przejdziemy dalej. Gdzie oni są? Nie widzę ich. O, są. Meridia i Monarch Bal zawsze nienawidzili się z zaciekłą pasją, ale ta nienawiść kosztowała nas wiele śmierci. Mam kaprys, by pokazać im obojgu, dlaczego należy się obawiać mocy Vanusa Galeriona. Jak oceniasz nasze szanse? Szanse? Nie wierzę w szczęście ani farta. Wygramy dziś poprzez krew i magię lub zginiemy, próbując. Nie będę cię okłamywał, wątpię, że zdołamy wygrać tę bitwę, ale to nie znaczy, że nie będziemy próbować. Nie możemy zawieść. Nie, nie możemy, ale nie jesteśmy wybrańcami, nie jesteśmy bohaterami przeznaczenia, a nasz sukces nie jest pewny. Jesteśmy zwykłymi żołnierzami, braćmi i siostrami, walczącymi o to, na czym im zależy. Jesteśmy zjednoczeni, a to daje nam siłę. To jest ważne. Dlatego właśnie wygramy tę bitwę. Dobrze wiedzieć, że twoja wiara pozostaje nieugięta. Ci mężowie i niewiasty podążają za tobą. Stawiają czoła samej śmierci, by walczyć u twojego boku. Będą stali przy tobie aż do końca. Nie zawiódź ich. Myślałem, że walka, którą właśnie stoczyliśmy, była przerażająca, ale to miejsce wprawia w osłupienie. Zaszliśmy jednak tak daleko. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza teraz, gdy jest z nami promienna pani. Doceniam pomoc i rady, które mi dotychczas zapewniałeś. Widziałem drogę ku świetności i upadek mojego ludu, a jednak stoję przed tobą ostatni z mojej rasy. Jestem ostatnim Eileidem, ale jestem dumny, mogąc nazwać cię moim przyjacielem. Jaki był twój lud? To byli okrutni tyrani i zdobywcy, którzy wierzyli w siebie bardziej niż w inne rasy nierne. Gdy inne rasy zadecydowały, że jesteśmy wrogami i zjednoczyły się przeciwko nam, nasz upadek był bardziej niż pewny. Byliśmy zbyt uparci, żeby ujrzeć, gdzie się pomyliliśmy. Nie zgodziłeś się ze swoimi ludźmi? Istnieje powód, przez który jestem ostatnim królem Eileidów. Stałem u boku młodszych ras, pomagałem im. Wierzyłem w to, za co walczyli. Byłem tam, gdy potęga wysokiej skały przechodziła od Alessian do Direni. Jeszcze z Caldwellem pogadam. Zawsze chciałem zobaczyć planarny wir z bliska na własne oczy. Czyż to niebo nie wygląda spektakularnie? Zaraz, co my tu mieliśmy zrobić? Jesteśmy tu, by powstrzymać zjednanie światów. Oczywiście, nasza epicka misja musiała wylecieć mi z głowy. Byłem już na tylu wyprawach, rozumiesz? Po jakimś czasie wszystkie zdawają się w jedno. Trochę podobnie jak te dwa światy. Oj, przepraszam, stary kumplu, to niedobrze, prawda? Tak, zjednanie światów to nic dobrego. Tak, tak, wiem o tym. To potworne, że wasz ponury świat zostanie wciągnięty w bajeczny krajobraz mrożnego azylu, jak maczanie chleba w miodzie, absolutnie odpychające. Wierzę jednak, że to jak dotąd moja najwspanialsza wyprawa. Gdy to już się skończy, dam ci spróbować chleba z miodem. Cóż, to byłoby paskudne, prawda? Wiesz, skąd się bierze miód? To z wymiotowany kwiatowy nektar. No dobra, przyjmuję twoje wyzwania. Teraz chodźmy i skończmy to, abym mógł skosztować twojej gorzkiej trucizny. Żegnaj. Dobra, z każdym nie będziemy gadać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi. Mogą to być ich ostatnie chwile. Ale nie ociąga się zbytnio, czas ucieka. Każda chwila jest złodziejem, który kradnie znacznie więcej niż sam daje. Co musimy zrobić?
Pan brutalności używa mrocznych kotwic, żeby zespoić ten wir. Musimy zniszczyć wszystkie trzy, zanim światło Meridii zostanie wyzwolone. Inaczej powstałe rozprzężenie może zniszczyć Nirn tak jak zjednanie światów. Co się stanie, gdy zniszczymy ostatnią? Światło Meridii musi zostać uwolnione w centralnym punkcie wiru. Musimy namierzyć ten środek. Ruszajmy. Ponownie ci przypominam, że to będzie ostatnia okazja, by porozmawiać z twoimi sojusznikami, zanim zacznie się ostateczna bitwa. Jak będziesz gotowy, daj mi znać. Jestem gotowy. A więc się zaczęło. Zniszcz pozostałe kotwice. Ja rozpocznę poszukiwania centralnego punktu wiru. Wampiry. Okej, może lepiej chodźmy w takim razie. Skoro pan dominacji pojawił się tu osobiście, to widać, że już czuje się zagrożony. Dies today. The light of that's hope. An order. It brightens come the on. Shadows. Let's go it set the light the in darkness. Place. But the darkness is strong. Our Father, our God, He is the darkness. He shall repel the fallen approaches. He will consume the light. He will tear it apart. He will destroy it. He will destroy. Our Father has spoken. He wishes us to challenge you, and you alone. You believe the Glide can destroy my plane, Eld? Your prince thinks I would allow this? She is more foolish than I thought. I live to serve. It will be my pleasure to destroy this one, my lord. Oh, how sad. You were drafted into a war you could never win. My council shall destroy. I shall enjoy watching a hero die. And most curious, this light powers you somehow. Meridia, where are you hiding?
merely fetching those who would stand against you. I tired of this game. Now you shall die. Get behind my shield. Did you think it would be that easy? My minions will tear you apart. Stop now! Focus all your energy into this! We can't let up! I'm doing my best! You deal with the crystals. We'll take care of them. What's good? Te subusy nie mają najmniejszych szans. Oni są tacy nalepa, nie? Totalnie. What the fuck happened? Planarny wir został zniszczony. Zjednanie światów Molag-Bala zostaje powstrzymane. Czy jestem martwy? Jesteś śmiertelnikiem. Zaczynacie umierać w momencie, w którym się rodzicie. Nie jesteś w pełni martwy, jeszcze nie. Twoja pieśń dopiero się rozpoczęła, a przed tobą jeszcze wiele wersów. Gdzie ja jestem? Wir został zniszczony. Zaprojektowałem to miejsce tak, by wydawało ci się znajome i uspokajające. To mały zaułek otchłani pod moją ochroną. Nic złego ci tu nie grozi. Co się stało z pozostałymi? Ci obecni w chwili, gdy strzaskałeś światło, byli pod moją ochroną. Zebrali się w pomieszczeniu pod nami, wymieniając słowa pożegnania. Ci, którzy nie uczestniczyli w ostatniej walce, nie jestem w stanie powiedzieć. Wymieniając słowa pożegnania? Ajlejcki król otrzymał poważne rany, jest bliski śmierci, ale jeszcze nie odszedł. Co miałaś na myśli, mówiąc, dopiero się rozpoczęła? Czy nie widzisz, jaki wyjątkowy jesteś, jaki niezwykły? Wkroczyłeś do świata Dedrycznego Księcia. Zebrałeś armię na tyle potężną, by walczyć z jego legionami i uratowałeś swój śmiertelny świat. Jesteś cennym atutem, śmiertelniku. Będziesz dla nas bardzo użyteczny. Czego ode mnie chcesz? W tej chwili nie potrzebujemy niczego, ale mroczne książęta zauważyły cię i mają plany oraz plany kryjące się w planach. Przygotuj się i bądź gotowy, gdy wezwie cię otchłań. Żegnaj. Wygląda na to, że mój czas w końcu nadszedł. Żyłem znacznie dłużej niż ktokolwiek z mego ludu. W końcu mogę znów do nich dołączyć. Co się stało? Jak otrzymałeś tak poważne rany? Tarcza Meridi ochroniła pozostałych. Darien i ja byliśmy poza tarczą, zajmując się przeklętymi portalami Molag-Bala. Widziałem, jak blask wypełnia twoje ciało. Stałeś światłem i to była ostatnia rzecz, jaką widziałem. Nie widzisz mnie? Mrok wypełnia moje oczy, gdy wokół mnie rozbłysło światło. Ktoś popchnął mnie bliżej tarczy Meridii. Było za późno, żeby mnie uratować, ale sprowadziło mnie tutaj. Mój los nie ma znaczenia. Cieszy mnie myśl, że Nirn jest bezpieczne. Powstrzymaliśmy zjednanie światów.
Więc będę spoczywał spokojnie, wiedząc, że mój ostatni dzień ludu Aileidów upłynął na uratowaniu Nirn ze szponów Molagbala. A ja oszczędzę siły, królu Dynarze. Chcę, żebyś to wziął, dar od mojego ludu dla bohatera Nirn, aby oddać hołd tobie i tym, którzy polegli wraz ze mną w tej wielkiej bitwie. Dziękuję, dziękuję ci. Niech duchy prowadzą mnie na mej drodze. I tak oto kończy się historia ostatniego króla Aileidów. Uczcimy Aileidzkiego króla za jego dzisiejsze poświęcenie. Uczcimy każde dokonane dziś poświęcenie. Co tam się stało? Wciąż próbuję to sobie poukładać. Gdy dotknąłeś światła, rozbłysłeś świętym płomieniem. Prawdę mówiąc, myśleliśmy, że cię straciliśmy. Nigdy nie widziałem takiego zniszczenia. Nawet dotknięty nim Molagbal skulił się z bólu. Czy tylko my zostaliśmy? Nie wiem, każdy, kto nie był wewnątrz wiru, powinien być chroniony przed eksplozją, ale nie mam wiedzy, czy przetrwali samo natarcie. Każdy w środku, oprócz nas, mogę się tylko domyślać, że światło szybko zakończyło ich żywot. Jestem gotowy, żeby wracać. Tak jak ja, mój przyjacielu, tak jak i ja. Opuśćmy to miejsce raz na zawsze. Niech towarzysze, których straciliśmy po drodze, odnajdą powrotną drogę do domu. Z czystą Gabriel. Jak wielu dziś straciliśmy? Ja nie jestem nawet w stanie zliczyć. Boję się wrócić do domu, zobaczyć, kto przeżył, a kto nie. To takie przytłaczające. Wszystko w porządku, Gabriel? Jak możesz mnie o to pytać po tym, co przeszliśmy? Darien, król, tyle ran, tyle śmierci. Co się stało z Darienem? Nie wiem, nie było go tutaj, gdy przybyliśmy. Nie widziałem go, gdy wybuchło światło. Vanus, Dynar i ja pojawiliśmy się tutaj. Nikt inny, tylko my. Myślę, że Darien zginął. Król wspomniał, że ktoś go popchnął w kierunku tarczy. Więc w sumie można łatwo się domyślić, kto to zrobił. I tak oto uratowaliśmy nasz świat przed kolejnymi dziwacznymi pomysłami Molagbala. Kolejny raz nasze oręż i nasza magia przyczyniły się do tego, żeby napisać historię. Niestety nie wszyscy przetrwali, ale tak to już jest. Takie jest życie, że czasami się kończy. Tymi mądrymi słowami zamkniemy chyba ten wątek. I powiedz nam w takim razie, co będzie się działo dalej. Co będziemy robić? No, na tym etapie to żeśmy zakończyli tak jakby wątek podstawki. No, został jeszcze ten wątek tych misji solowych. To jest tam związany z Mani Marco, Piątką Towarzyszy i tam poznajemy historię, jak w ogóle doszło do całego tego całej tej inwazji, co to wywołało. To są misje głównie solowe i po zakończeniu tej konkretnej misji, gdzie powstrzymujemy to zjednanie, byśmy mieli jeszcze dodatkowe ostatnie właśnie zadanie z tego ciągu zadań solowych, gdzie byśmy udali się na misję z tą Piątką Towarzyszy, żeby odzyskać tą naszą skradzioną duszę z wątku głównego. Ale to są misje solowe i ciężko by było to pokazać w kooperacji. Ale zamiast tego udamy się w dalszą podróż. Tak jak właśnie Meridia wspomniała, że naszym bytem zainteresowały się inne dendryczne książęta, więc po prostu teraz praktycznie kontynuacja całej tej historii rozgrywa się w kolejnych wychodzących dodatkach, czyli na przykład Morrowind, Somerset, Czarne Mokradła, Wysokie Wyspy i wszystkie te dodatki, które wychodziły później, no to jest
tak jakby kontynuacja fabuły i naszym następnym przystankiem będzie wyspa Wanderfeld, czyli dobrze znana nam wyspa z trzeciej odsłony The Elder Scrolls i tam się spotkamy następnym razem. No dokładnie, także będziemy kontynuowali naszą przygodę, biorąc pod uwagę fakt, że gram ja na tą chwilę jeszcze w tej wersji Elder Scrolls Online, która została udostępniona za darmo na Epiku i ona właśnie posiada ten dodatek Morrowind też, więc będziemy dalej szli i pokażemy wam teraz ten dodatek, więc pewnie się bardzo cieszycie, ale powiem wam też, nie wiem co będzie później, to się wszystko okaże, ale ten dodatek teraz będziemy robili, także nasza historia trwa dalej, ale jeżeli się zastanawiacie, to ja też kupiłem już wszystkie dodatki, oprócz chyba tego ostatniego, na Steamie sobie, także mam tą grę, dostałem ją za darmo na Epiku, ale mam ją kupioną na Steamie z wszystkimi dodatkami, więc nasza historia, jeżeli będziemy chcieli, kiedyś może trwać jeszcze cały czas, dopóki te dodatki będą wychodziły, bo ja też już tą grę posiadam, tak samo jak Takeshi zresztą. Także to by było na tyle, a my zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.